zrobiło teleport. Trochę. O, sorry! Kurna, patrz pod nogi. Zauważyliście, że powiedziała do mnie, patrz jak idziesz? Nie. Muzyka w tej grze jest dobra. Jest albo dziwna, albo bardzo dobra. What the fuck? Co się stało z moimi drzwiami? Dlaczego moje... Co tam się stało? Co oni mu zrobili? Tysięcy mi kosztowało to autko. Nie róbcie mu takich rzeczy, skrzywa. Tylko ja mogę się nad nim znęcać. Czy można wpaść autem do wody? Jestem smutna, że to nic nie zrobiło. W sensie po prostu wrzuciłam swój samochód do wody i nic złego z tego nie wynikło. Nie wyniknęło. W sensie po prostu nic się nie zadziało. Jest mi smutno. Teraz będę biegła 150 metrów. Na szczęście moje auto się teleportuje, więc... Czy ja za przywołanie samochodu płacę? Żeby na to zasłużyć. Ej? Powinno swędzieć. Dlaczego w ogóle coś czuję? Przecież to metal. Spokojnie. Zapomnij o sobie. Trzeba mu pomóc. Dobrze się czujesz? Myślałam, że Prat i Mokrza nie pochwala cyborgizacji. Oczywiście, że nie. Myślisz, że sam to sobie zrobiłem? O nie. Wybacz, że nie odpowiem ukłonem. Jeszcze nie do końca nad nimi panuje. Chwila. Ktoś cię do tego zmusił? Mnie i jednego z moich braci. Uśpili mnie i zabrali mi ciało. Co za świństwo! Kpili ze mnie. Jak można zrobić coś takiego drugiemu człowiekowi i jeszcze z niego kpić? To jest świństwo. Przecież to bez sensu. Kto mógł zrobić coś takiego? I po co? Prosiliśmy ludzi o jałmużnę. Nagle podeszli do nas tamci. Śmiali się. Zapytali, czy przyjmujemy płatność we wszczepach. Przypominali bardziej maszyny niż ludzi. Mówili, że chcą nas ulepszyć jak przedmioty. Maelstrom. A gdzie ten drugi mnich? Nadal z nimi? Tak. Ja byłem pierwszy. Dopiero zaczynali się zastanawiać, co mu zainstalować. Wyglądasz na kogoś, kto potrafi rozmawiać z takimi jak oni. Błagam. Pomóż mu. Oczywiście. Może jeszcze nie jest za późno. Nie chcę, żeby on też musiał żyć w ten sposób. Co za skurwiele. Może nie być łatwo. Maelstrom rzadko uznaje pacyfistyczne rozwiązania. Żartowni się zasrani. Pomóż nam. Proszę. Ale nie za cenę ludzkiego życia. Okej. Zobaczę, co da się zrobić. Tak czy inaczej wchodzę w to. Nie wiem, jak ci dziękować. Szukaj magazynu na północ stąd. Tam go trzymają. To zaraz przy drodze, która biegnie wzdłuż przystani. Okej. Mnich w opałach.
poetyczna. Epopeja na miarę twoich możliwości. Jak myślisz? Zdążysz wjechać na białym koniu, czy od razu cię zajebią? Zamknij się. No co? Jak jest wredny, to jest wredny, no. Uważaj, co? Podoba mi się to, że oni tak naprawdę poszli za wizją tego, jak może wyglądać przyszłość z lat 90. To jest mniej więcej rozwinięcie tego poziomu mentalnego, że tak powiem. Jeszcze tam nie weszłam. Daj mi trochę czasu. Chciałbym, ale mogą zacząć w każdej chwili. Pośpiesz się. Dobrze, dobrze. Wiecie, bo lata 90. były takie przeseksualizowane. Czy ty masz? Okej. Okay. Ona ma holograficzną kurtałkę. Tak też można najwyraźniej. Poszło wszystko. Cześć, Master Plot. Znalazł mnie. Może założysz koło wystrzałowego buta. Mnich nowej generacji. Full metal mnich. Kurwa, to był mój żart. Proszę, darma... Czy jesteś zadowolony z wczesny autonomiczny strzał? Podskocz, aby potwierdzić. A, tędy ma się wejście. O! Dobrze, spoko. Luzik. Już cię ten ratuje. Nie wiem, czy była. Tak patrzę, tu nie ma nic ciekawego. O, ne. Nie ma. Już po wszystkim. Nie jestem jedną z nich. Więc co tu robisz? Co się stało? Ale ja nie mam małej ilości klatek. Powiedz najpierw, czy nic ci nie jest. Jeszcze zdążymy pogadać. Miałem szczęście. Nie mogli się zdecydować, jakie modyfikacje będą zabawniejsze. Banda cyberpsycholi. U. Jeden z nich chciał mi wyciąć żuchwę. Na samą myśl robię mi się niedobrze. Cieszę się, że nie zdążył. Czemu zawdzięczam twoją interwencję? Akurat przechodziłam obok i usłyszałam chujowe żarty o metalowych mnichach. Nie mogłam tego tak zostawić. Nie, to nie tak wyglądało. Tak poważnie, to przysłał mnie twój brat. Nie chciał, żeby zrobili ci to samo, co jemu. Dziękuję za chęć ratu. Ale moje życie nie było warte śmierci tych ludzi. Jeden dobry uczynek nie usprawiedliwia morderstwa, które tu popełniłaś. To zło w najczystszej postaci. Twój brat wydawał się bardziej sympatyczny. A w ogóle to jak trafiliście na Maelstrom? Ludzie raczej się do nich nie zbliżają. Nie jesteśmy stąd. Wędrujemy od miasta do miasta.
Nie mieliśmy jeszcze okazji dowiedzieć się, kogo unikać w akcji. Okej. Okay. Myślałam, że mnisi żyją w klasztorach. Nie zawsze tak było. Ja i mój brat należymy do wspólnoty, która nawiązuje do początków buddyzmu. To ciekawe życie. Poznaliśmy wielu niezwykłych ludzi. Co ty masz z rękami? No, właśnie widzę. Nie kpi. Wiemy, że świat jest niebezpieczny. Ale jeśli nie podejmiesz ryzyka, nie dowiesz się, co czeka za bramą twojego domu. To jest legendarne. Wiesz, że gdyby nie ja, mogliby zrobić z ciebie kalekę. Podziękowałem ci za dobre chęci, ale nie oczekuj, że będę wdzięczny za tę masakrę. Cierpienie, które zadajemy innym, zawsze do nas wraca. Zawsze. Zostaw mnie. Złapię oddech i zaraz dołączę do brata. Będzie potrzebował wsparcia. Yep. Proszę, jaki święty. Może jeszcze powinnaś przeprosić za uratowanie mu tego organicznego tyłu. W prawdziwym świecie nie ma czegoś takiego jak dobro. Są tylko ludzie, którzy postępują słusznie. Ty postąpiłaś słusznie, świat cię nagrodził. Karma się zgadza. Widzisz ten cały sprzęt do przygarnięcia? Podoba mi się ten tok myślenia. Na przykład to... Czym ty jesteś? Piękne. To jest maszynówka! Fujka! Ble. To nie, to już nie jestem zadowolona. Chodźmy. Spotkajmy się. Ojejku, jest daleko. To jest w ogóle drugi koniec miasta. No dobra, jedziemy. Znaczy wiesz, jeżeli polski nie jest twoim pierwszym językiem, to... Gdzie są drzwi? To nie szkodzi. Czemu moje auto tak wygląda? To było bardzo... to była bardzo dobra odpowiedź. Od razu sobie odpowiedziałam. Ale kurna, drzwi! Ten brak drzwi mnie rozwala! Moje auto kiedyś się naprawi, czy ono już zawsze takie będzie? Już do końca gry będę miała coś takiego. Ale ja nie widziałam, żeby był jakiś... Sorry, próbowałam wymyślić coś, dobrą odpowiedź, ale nie wpadłam na to. Nie widziałam żadnego warsztatu samochodowego. No bo nie ma czegoś takiego, nie? Jak warsztaty. Nie, ja go wzywałam i on taki się pojawił. Już dwa razy. Master plocie. Właśnie o to chodzi. Czekajcie. Czuję się bezpieczniej, tak? Przesuniemy stół do bilarda. Tak? Jest ciężki. No i? Może po prostu przesuniemy go pod ścianę. Wi, dobrze cię widzieć. Siadaj. Chcesz piwa? Tak. Chętnie.
To jest duża butelka. Na zdrowie! Minęło trochę czasu. Jak się czujesz? Szczerze mówiąc, było lepiej. Co się dzieje? Tej nocy, kiedy zginął Jackie. Powiedzmy, że od tego czasu nie jest mi łatwo. Yo sé cómo te sientes. Todos lo sabemos. Jestem w trakcie przygotowań do ofrendy. Mam jeszcze trochę rzeczy do zrobienia. Na czym dokładnie polega ofrenda? Nie wiem, co się stało. Czcić pamięć zmarłego. Przynosimy mu przedmioty, które kiedyś były dla niego drogie, a które mogą mu się przydać w życiu pozagrobowym. No chyba tak. Jackie zapewne chciałby, żeby mu tam wysłać piwo. Piwo też będzie. Pomogę ci w przygotowaniu. Dzięki, skarbie, ale z tym poradzę sobie sama. Wystarczy, że przyjdziesz się pożegnać. Okej. Chciałabym wziąć udział w ceremonii, ale tak jak należy. Zgodnie z waszą tradycją. Ale? Nie mam niczego, co mogłabym położyć przy trumnie, żeby uczcić jego pamięć. Masz za to serce po właściwej stronie, dziewczyno. Nie przejmuj się. Weźmiesz coś z jego garażu. To miejsce to jego historia. Okej. Garaż Jackiego? Trzymał tam swój motocykl. Ale od pewnego czasu służył mu też zamieszkać. No. Tam coś znajdziesz. Okej. Na pewno? To jego prywatne rzeczy. Daj spokój. On nie żyje. A pogrzeby są dla żywych, a nie dla zmarłych. No już, bierz ten klucz. Dobrze sobie radzisz, ale z tego co wiem, to nie pierwszy raz. Dziękuję ci. Kiedy żegnasz dziecko? Nie ma za co. Doceniam twój szacunek. Garaż jest przy Republic Boulevard. Ai TVO. Mam wrażenie, że ci polscy aktorzy nie mają zbyt dobrego akcentu. Ale to tylko może być moje wrażenie. Dzień dobry, kim ty jesteś w sumie? Tatuś? Może. To ja. Dzwonię, bo urządzam ofrendę dla Jackiego. Aha. Nie możesz. Rozumiem. Bye. Urządzam ofrendę, no stypę dla mojego zmarłego syna. To ten, nie powiedziałam kiedy, ale już mi mówisz, że nie możesz. Świństwo. No chyba, że ktoś jest na przykład, nie wiem, za granicą przez najbliższy rok i wie, że nie będzie mógł. Hej. To nie jest zbyt bezpieczna okolica, Misty. Jesteś tutaj sama? Siedziałam tu na schodach mając 10 lat i przeżyłam. Nic mi się nie stanie, kiedy mam 26. Co tu robisz? Siedzę i czekam. Czekam na niego, chociaż wiem, że już nigdy nie przyjdzie. Och, kochanie. Przychodzę tu ostatnio i siedzę. Godzinę, czasem dwie. Głupie, co? Ale strasznie za nim tęsknię. Siadasz? Okej. To nie jest głupie. To bardzo ludzkie. Może. Długo się znaliście? Pół życia. Wychowywaliśmy się na tym samym podwórku. Cały czas obok siebie, ale nigdy razem. Aż do ostatniego roku. Tak. Najlepszy rok w moim życiu. Często o tobie mówił. Powtarzał, jak jesteś dla niego ważna. Jackie tak powiedział? Pewnie użył zupełnie innych słów, co? Może i innych, ale wierzę, że właśnie tam miał na myśli. Dobrze go poznałaś. Większość ludzi myśli, że to był tylko zawsze uśmiechnięty misiek z zakazaną mordą. Mylą się.
Jaki był dla ciebie? Powiem to tak, jak on zwykle mówił. Bez wahania osłoniłby mnie przed kulą, choćby miała go zabić. Chłopak z Haywood. Mężczyzna z ambicjami. I te ambicje kosztowały go życie. Tam w środku jest kawał jego historii. Dlaczego nie siedzisz w środku? To bardzo proste, nie mam kluczy. Jackie nie dał ci twojego kompletu? Nie weszliście na ten etap? Proponował. Ale chciałam, żeby miał miejsce, które jest tylko jego. Okej. Mama Wells urządza pożegnanie Jackiego. Muszę znaleźć coś, co było dla niego cenne. Pomożesz mi znaleźć coś takiego? Nie wiem, czy powinnam tam wchodzić, Vi. Boisz się wspomnień? Nie chodzi o wspomnienia, tylko o mamę Wells. Nie jesteśmy w najlepszych stosunkach. Okej. Okay. Wiem, że nie życzyłaby sobie, żebym naruszała jego pamięć w jakikolwiek sposób. Jackie chciałby, żebyś to była. To wystarczy. Chodź. Chodź. Pogrzeby są dla żywych, nie dla zmarłych. Z jednej strony. A ty też cierpisz. O. Piękna maszyna. Pamiętam, jak się z niej cieszył. A to tu chyba wisi od 2020. Okej. Żaden garaż nie może się bez takiego obejść, co? To podobno jakiś kolekcjonerski. Dziś już niedostępny. Tak. Na pewno właśnie dlatego to wisi. Jasne. A tam ładne cycki zawsze są ładne. Nieważne, czy są kolekcjonerskie, czy nie. Okej. Okay. Nie widzę tu nic więcej. Zamknięte. Co tam jest? Jego kanciapa. Widocznie miał do niej osobny komplet kluczy. Rozejrzyjmy się, może gdzieś się tu schował. Lubił grzebać w silnikach. Pierwszy raz wsiadł na motocykl, jak miał 15 lat. Z jego charakterem to cud, że się nie rozbił. Tu mu bije dzwon, Ernest Hemingway. Czytał to dziesiątki razy. Zawsze przed większą akcją. Mówił, że napisał to facet twardszy niż Morgan Blackhand. Czytałaś? Dobre? Jakoś... nie było okazji. Ta książka by się w sumie nadała na ofrendę. Pełne. Jego ulubione. Żelazny zapas. Nie wolno ruszać. Czemu? Bo żelaznego zapasu się nie rusza. Proste? Piłka podpisana przez Dante Gonzaleza. On jest Haywood. Wszystkich tutaj ogrywał w kosza. Dante był chyba pierwszym chłopakiem z okolicy, który porzucił Valentines. Tak jak Jackie? Tak. Obydwaj chcieli od życia czegoś więcej. Okej. Okay. Dante jest dzisiaj kapitanem NC Blackouts. Ło. Temu to się udało. No dobra, to widziałam. Tutaj widzę, że leży klucz. Czy coś jeszcze mogę przeskanować? Słoweczkę. Często przerzucał żelastwo, co? Twierdził, że to jego medytacja. Sztanga jest najlepszym słuchaczem, mówił. Zrozumie wszystkie twoje problemy. I nie daje głupich rad. Nie wiem, czy chcę brać tą książkę. Dzień dobry, mam klucz.
czegoś jeszcze nie znalazłam. Żeby mi nie zaliczyło. No niby ten klucz, ale no, już go podniosłam. Także nie wiem. Okej, okay, chcę się rozejrzeć. Co do tego, co mogę wziąć. Och, Jackie. Mandala? Tak. To długa historia. Wszystko w porządku? Nawet nie wiesz, jak bardzo. Powiedziałam kiedyś Jackiemu, że powinien oczyścić to miejsce ze złej energii. Na przykład poprzez usypanie mandali. Powiedział mi, że z piasku to on może postawić zamek. Rodzinną twierdzę Wellsów. Miałaś na niego większy wpływ niż sądziłaś. Jak widać. Jest przepiękna. Jest okropna. Oj tam, oj tam. Też najpiękniejsza rzecz, jaką w życiu widziałam. Hej. Ulubiona tequila czy jakiego? Pełna. Nie, to jego amulet. To jedna z pierwszych butelek spod ręki Jesusa de Abajo. Tego, który założył cencą tequila? Dzisiaj jest w pierwszej setce najbogatszych ludzi na świecie. Jak Jackie ją dostał? Sprzedała mu ją jakaś staruszka w Meksyku. Mówiła, że de Abajo ukradł jej recepturę. Okej. Okay. Akwarium? Zostało po takosie. A tako to? To była jego ryba. Jego taki mały! Brzmi jak w takim małym! Nie sądzę, żeby za nią zapłacił. W takim małym akwarium! Ryki na miniaturkę! No szkur! Sorry. Skórzany pas. Pamiątka po ojcu. Ojciec bił jego i matkę dokładnie tym pasem. Do czasu, aż to Jackie zlał jego i powiedział, że następnym razem go zabije. Stary trafił do szpitala, a potem go zostawił. To po co ciągle trzymał jego pas? Na wypadek, gdyby wrócił. Okej. Okay. Czyli to jest tata Jackiego. Stary gangus. Valentinos oczywiście. Poznałaś go? Nie, tylko o nim słyszałam. Ale nikt go tutaj nie wspomina dobrze. Okej. Okay. Piękne zdjęcie. Jest okropne! Okej. Fuck. Nie to chciałam. Chciałam się podłączyć. A co mi tam? Mogę wykryć dane. O nie, zepsułam. No nic. Co bym wzięła? Szczerze? Tu tequila. Myślę, że to jest coś, co powinno z nim
iść dalej. Motoru nie wezmę, prawda? Wezmę to. Pasuje do niego. No i masz już coś na ofrendę. Ale zawsze możemy się tu jeszcze rozejrzeć. Wszystko mamy, Niunia. Idziemy. Chodźmy już. Wiesz co, Vi? Ja jeszcze zostałam. Pożegnam go tutaj. Mama Wells i tak nie chciałaby mnie tam widzieć. Co się stało pomiędzy tobą i jego matką? Przyniesiesz mi ciasto? Powiedzmy, że nie jestem jej wymarzoną synową. Może. A co z tobą jest nie tak? Nie mam na imię Kamila i nie jestem byłą dziewczyną Jackiego. Tą, którą mama Wells uwielbiała. Wszystko jasne. Przyjdź na ofrendę. Masz do tego prawo. Nie chcę wchodzić w drogę mamie Wells. To jego rodzina. Dla Jackiego ty byłaś rodziną. Masz rację. Dziękuję, Vi. To co? Zbieramy się? Jasne. Chodź. Myślałaś kiedyś o tym, żeby się stąd wyprowadzić? Pewnie. Nawet próbowałam to zrobić. Co to znaczy? Wyjechałam z dala od miasta do Napalm. Myślałam, że tam zostanę. Po tygodniu okazało się, że nie potrafię żyć bez drących się sąsiadów i jazgotów silników. Idziemy w zupełnie innym tempie i to jest denerwujące. Moje kondolencje. To był wspaniały chłopak. Idź i wypij jego zdrowie, padre. No i parę razy. Ale tak zrobię. Hej. Dobrze, że jesteś. Za chwilę zaczynamy. Zajmij miejsce, proszę. Cześć. Ej. Cześć, Wiktor. Dziękuję wszystkim, że przyszliście. Nie będę wam mówić, jakim człowiekiem był mój syn, ani płakać, jak bardzo nam go brakuje. Zamiast tego opowiem wam pewną historię. Miał wtedy może 19 lat. Należał do Valentinus. To były czasy ich wojny z Maelstromem. Zadzwonili ze szpitala. Powiedzieli, że postrzelono go 3 razy. Obok serca. Kiedy przyjechałam do szpitala, był przytomny. Wystawało z niego tyle rurek, że wyglądał jak pieprzona ośmiornica. Powiedział mi: nie martw się, mamo. Zobacz, jestem kuloodporny. Nigdy mi się nic nie stanie. A kiedy wychodziłam, zdjął z palca sygnet Valentinus. Powiedział, że nie będzie go więcej potrzebował. Nie bał się. Po prostu nie chciał, żebym się martwiła. Wyskązań pas mi, o. W klubie bokserskim Night City Devils mieliśmy takie powiedzenie. Prawdziwych przyjaciół poznajesz po tym, jak spuszczają ci łomot. To prawda. Od nikogo w życiu nie zebrałem takiego wpierdolu, jak od Jacka Wellsa. Dwunastu ludzi. Thank you.
Nie jest to promowane ciasto. Lamenta no estar aquí. Todavía le quedan 4 años que cumplir. Me pidió que leyera esto. Recuerdo cuando Jackie se nos unió. Era un niño fuerte. Cuando decía que iba a hacer algo, cumplía. Tenía honor. Podría haber llegado lejos. Mis condolencias a la familia. Que descanse en paz. ¿Ktoś jeszcze? Często wracam do tego, jak się poznaliśmy. Wydaje mi się, że to było 100 lat temu. W innym miejscu, w innym czasie. Uratował mi wtedy życie. A potem, lata później, już w Night City, uratował mnie znowu, kiedy wydawało mi się, że straciłam wszystko. Wtedy odzyskałam wolność. Ale bez niego by się nie udało. Jackie Wells. Najlepszy przyjaciel. Lojalny ponad wszystko. Kiedy coś postanowił, był gotów oddać za to życie. Powiedział mi kiedyś, Chica, to jedno, czego nam nie wolno, bać się drugiego człowieka. Zawsze wiedział, czego chce i po prostu to zabierał, bez pytania. Ale najważniejsze było co innego. Jackie nie bał się żyć. Miał nerwy na wierzchu i kiedy coś postanowił, po prostu to robił. Wierzył, że jest kuloodporny, że będzie jedną z legend Afterlife. Dopiął swego. Nasrał do butów bardzo potężnym ludziom. Założę się, że jeżeli na nas patrzy, to dalej pokazuje im wszystkim środkowy palec. Ciekawe, czy jest drink po nim w Afterlife. Zawsze chciał więcej niż dostał od życia. Spoczywaj w pokoju, przyjacielu. Czas na toast. Za mojego syna. Dziękuję ci za te słowa. Dziękuję, że jesteś. Urządziliśmy mu piękną ofrendę. Przyszło dużo ludzi. Nawet ta dziewczyna, z którą Jackie się spotykał. Ona ma na imię Misty. Co? Misty. Była dla niego bardzo ważna, rozumiesz? Idź do niej i zaproś ją na obiad. Zasługuje na to. Wiesz co? Dobra z ciebie, dziewczyna. Myślę, że Jackie by się cieszył, gdybym ci to dała. Co to? Jesteś pewna? Jackie by mnie chyba zabił, jakbym go porysowała. To nie porysuj. Ja chcę ten motor. Słońce, co z tobą? Ja chcę ten motor. Myślę, że Jackie by się bardziej wkurzył, gdyby ten motor stał albo został sprzedany komuś obcemu. Bierzemy. Dziękuję. Będę dbać o ten motocykl. Do zobaczenia. Oni wyglądają dziwnie. Jakby każdy się z innej bajki urwał. No dobra. Zacznijmy. Misja nazywa się Widzimy się w Afterlife. Ofrenda po Jackim. Cześć, Wiktor. Czuję się, jakby stracił jednego ze swoich. Ciekawe, czy po tobie też byłby taki załamany. Słaby pretekst do spotkania. Dba. Nie prowokuj mnie. Nie dzisiaj. Pożegnania nie są takie złe, kiedy się przyzwyczaisz. Można się do tego przyzwyczaić. Wiesz, w moim wieku raczej ubywa, niż przybywa kolegów. Ile ty masz lat?
Za Jackiego. Czy się uklejemy tutaj? Za dumnego syna Haywood. Lecę. Dzięki, Wiktor. Do zobaczenia. Hej, z tobą też mogę pogadać? Za Jackiego. Dziwnie tak. Bez Jackiego. Cały czas mam wrażenie, że odwrócę się i on będzie przy barze. Na swoim miejscu, tam gdzie zawsze siadał. Oj. Za Jackiego. Amen, siostro. Upijemy się. Oj, bardzo. Padre. Ty, bijesz z nami? Za Wellsa. Naprawdę się schleje tak bardzo. Hej, wszystko w porządku? Tak. Chyba mentalnie ciągle jest na tego garażu. Daj mi chwilę. Okej. Biedna. Nie wiem, Imperfect Forever, bo to było w Afterlife, czyli w innej knajpie. Ale sprawdzimy to. Wiesz, że sprawdzimy? Później. Żegnasz jednego ze swoich, padre? Żegnam dobrego człowieka. Dobrze się znaliście? Ty i Jackie? Pamiętam, jak matka go urodziła i jak odszedł jego ojciec. A potem jak przyjął do swojego domu ciebie. Znałem go całkiem dobrze. I co, padre? Myślisz, że Jackie patrzy na nas teraz z góry? Wierzę, że spotkał się z Bogiem. I tyle? Nie wiem, czy Bóg wyszedł z tego spotkania zadowolony, ale Jackie na pewno. Jak sprawy na ulicy? Nie rozmawiam tu o interesach. Okaż trochę szacunku. Wybacz. Na mnie czas. Z Bogiem. Okej. Okay. To ci z Valentinos na dole. Okej. Okay. Czy jeszcze nie wiemy, czy jest, czy nie. Wolę się przekonać sama. Hej. Już? No to wróćmy do tematu. Jak poznałeś Jackiego? Zaczynaliśmy razem. W gangu? Nie, kurwa, w klubie dobrej książki. Zawsze dobrze go wspominałem. Niech spoczywa w pokoju. Kurna. A Valentinos... Nie wyglądają źle. Bo się nie znamy. Gustavo Horta. Wi. Słyszałem o tobie. Przyjmij wyrazy współczucia. Ode mnie, Campo i od Valentinos. Dziękuję. Dobra. Za Wellsa. Niech spoczywa w pokoju. Mnie już dziś wystarczy. Widzisz? Trzeba wiedzieć, kiedy przestać. Daj mi spokój. Zbieramy się. Nie, tu jest wyjście. Widać, że trochę za dużo wypiłem. Okej. Okay. Zrobimy to tak. Wezmę sobie motor.
Nie jest cały mój samochód. Brawo. Motor też sam przyjechał. To jest dużo fajniejsze. Nie jadę specjalnie, bo chcę się rozpędzić tyle, ile się da. Motoł! Będę mieć motoł! Chcę mieć motoł, będę jeździć motołem i nie będę tak wpadać na rzeczy. Pewnie dużo łatwiej się zabić. Chyba nie będę. Chyba utknęłam.